Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem dzisiaj w Mikołowie, a konkretnie, jak widać na tablicy, mokre. I co tutaj ciekawego znajdziemy? Ano wbrew pozorom, można by się troszkę zdziwić, ale bardzo dużo rzeczy. Oczywiście dużo mniej niż dawniej, dlatego że głównym punktem dzisiejszego programu będzie dawny kompleks pałacowo-parkowy, który w tym okrem się znajdował. Tu mamy gdzieś tam zdjęcia, jak tam okre dawniej się prezentowało. Wiele ciekawych obiektów, które się tutaj znajdowały. No i teraz, jak już powiedziałem, interesuje nas przede wszystkim sam pałac. Wzniesiony w XVIII wieku. I tu mamy bardzo fajną tablicę informacyjną związaną z właścicielami oraz właśnie budową tego pałacu. Przede wszystkim tu jest taka fajna informacja. Na przestrzeni wieku wieś była sprzedawana lub darowana za wierne służby. Aż do roku 1857 roku, kiedy to z rąk Wincentego von Hochberga ziemię nabywa rodzina Witowskich. Właścicielami zostali Otylia i Aleksander Witowski. W 1911 umiera Otylia Witowska, mieszkanka tego mokierskiego zamku, pałacu. Grób tych rodziny Witowskich ma się znajdować w przykościelnym cmentarzu. Park, około 6 hektarów, mieścił się dwór zwany zamkiem. Masywnie murowany, z wieżą zegarową. Wiadomo, że tutaj na całym tym kompleksie mieścił się również browar, a nieopodal gorzelnia. Dokładnie w którym miejscu nie wiem, ale przypuszczam, że wiem, gdzie mógł znajdować się cały folwark, bo tu chyba cały folwark się znajdował. Właśnie co do samej rezydencji, to pałac zmiankowano już w 1783 roku. Została ona przekształcona w XIX wieku. Należał m.in. do wspomnianego rodu von Hochberg i von Witowski. Być może po sprzedaży majątku spółce Georg von Gisches Erben, wdowa Otylia von Witowski zamieszkiwała dalej w rezydencji aż do swojej śmierci w 1911 roku. Losy pałacu po 1945 roku nie są znane. Budynek najprawdopodobniej został zniszczony przez żołnierzy radzieckich, natomiast przypuszczalnie, jak to często było, to co zostało, mieszkańcy po prostu wzięli do siebie, rozszabrowali co tylko się da i przypuszczalnie resztę spalono, zniszczono do fundamentów. No i niestety na tą chwilę większość, jeśli chodzi o pałac, większość folwarku została zniszczonych, ale będę chciał jakieś ślady znaleźć. No i oczywiście pokazać wam ten park, jak on się prezentuje. On jest trochę mniej znany z tych innych parków mikołowskich, ale ze względu na swą historię jest jednym z ciekawszych i najcenniejszych. Zmierzamy teraz do też ciekawej kapliczki, która pamięta właścicieli tego kompleksu. Zresztą została wzniesiona przez jednego z nich jeszcze w XIX wieku, tak zwana kapliczka szwedzka. No jest to obiekt wzniesiony z łamanego piaskowca, otynkowany o dwuspadowym dachu, usytuowany na północno-zachodnim krańcu dawnego parku. Wejście umiejscowiono po stronie wschodniej. Jak już powiedziałem, nazywany jest kaplicą szwedzką, co wiąże się z podaniem o spoczywających w tym miejscu szczątkach żołnierzy szwedzkich, a nawet duńskich z okresu wojny 30-letniej. Pokażę wam ją z bliska, dlatego że jakby nie było, można powiedzieć, że jest częścią tego
całego kompleksu. Zresztą nieopodal była kiedyś jeszcze druga kapliczka, zniszczona co najmniej przed 1916 rokiem. Jeżeli ją zlokalizuję, to może o niej powiem jeszcze trochę słów. No i tu mamy Święty Jerzy. A kaplica bardzo ładna, świetnie się prezentuje. Do samochodów tym okrem bez liku, powiem szczerze, aż się nie spodziewałem. Jest cmentarz, a tam dalej ledwo widoczny kościół z takim niewielkim przykościelnym cmentarzem, o którym już wspomniałem, gdzie mają być pochowani kibitkowcy. No i co, idziemy na spacer po tym parku. Zobaczymy, co ciekawego uda się tutaj znaleźć. Co do samej miejscowości Mokre, początki jej sięgają przełomu XIII i XIV wieku już. W 1346 roku w Mokrem zmiankowano już kościół, a miejscowe dobra były własnością książęcą. Następnie należały do rodów Orzecki, Palczowski, Fondalwik. W 1783 właścicielką miejscowości została pani Karolin von Dębiński. Istniały wtedy chociażby trzy folwarki, huta szkła, kościół, oczywiście gospodarstwa. Natomiast kolejnymi właścicielami była już wspomniana przeze mnie rodzina von Hochberg. I w 1830 roku właścicielem został Karl von Hochberg, który był porucznikiem w stanie spoczynku i pozostał właścicielem przynajmniej do 1845 roku. W latach 1856-58 właścicielką dóbr miała być wdowa Babette von Hochberg i jej córka Otilia von Witowski, o której już wspomniałem również. No i właśnie co do tej Otilii von Witowski z domu Hochberg, została ona żoną szambelana królewskiego Aleksandra von Witowskiego, seniora. Z tego małżeństwa przyszło na świat chociażby dwóch synów, Aleksander von Witowski junior i Wiktor von Witowski. Co jeszcze można uzyskać z dokumentów? 1886 roku majątek należał do spadkobierców Aleksandra von Witowskiego seniora. A 1894 dokument wymienia jako posiadaczkę majątku wdowę Otillę von Witowski. A generalnym pełnomocnikiem był jej syn Aleksander junior. Dobra liczyły 710 hektarów, no w tym 318 pól, 30 hektarów łąk, 300 lasów, no i tak dalej, pastwiskań i pastwiska. I co ważne, pani Otilia von Witowski sprzedała włości spółce przemysłowej Towarzystwo Górnicze Spadkobierców Jerzego von Gisze. I księga adresowa z 1902 roku wymienia spółkę jako właściciela posiadłości w Mokrym, a generalnym pełnomocnikiem był Friedrich Bernhardi, przedsiębiorca i dyrektor generalny firmy mieszkający w Załężu. Natomiast w kolejnych latach funkcję generalnego pełnomocnika pełnił tajny radca górniczy Anton Uteman z Załęża, między innymi znany z huty cynku Utemana w Szopienicach. Z
Co wam mogę jeszcze tutaj powiedzieć? Później cały ten kompleks był zarządzany cały czas przez spółkę Giszy, przez inspektora Zacharzowskiego. I tak naprawdę do 1945 roku, aż armia radziecka weszła na te tereny, no i dokonała pierwszych i decydujących tak naprawdę zniszczeń. I częścią, no i teraz tak, bo w tym momencie, w którym jesteśmy, to jest najprawdopodobniej dawne założenie parkowe i przed nami na tym wzgórku najprawdopodobniej był pałac. No jeżeli się mylę, to się mylę, ale za chwilę będziemy wchodzić do podziemi, więc na pewno coś tutaj było, a że jesteśmy na takim dość sporym wzgórku, więc prawdopodobne, że gdzieś tutaj ten pałac na pewno był. I co do dalszego kompleksu, no tam najprawdopodobniej mieścił się folwark z wszystkimi swoimi zabudowaniami. Czy później, w czasie Polski Ludowej, był tutaj PGR, tego nie wiem. Są tutaj pozostałości budynków starszych, a także no trochę młodszych, być może właśnie z czasów Polski Ludowej, ale pewnie tutaj nie jestem. Więc najprawdopodobniej tutaj był pałac z parkiem, a tam dalej cały folwark. No i przede wszystkim, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakieś ślady? No jak najbardziej. Pierwsze co, to właśnie ten wzgórek i zejście do podziemi. Przed chwilą już w nich byłem. One nie są duże. Ale zachodzi pytanie właśnie, jak to było wcześniej. Czy tutaj dało się gdzieś tam, czy tych korytarzy było więcej, tych podziemi. Tego trudno do końca powiedzieć. No właśnie, tutaj jest problem, bo jest bardzo mało światła. Gdybym wiedział, że tutaj są takie cuda, pewnie zaopatrzyłbym się w większą ilość latarek. No i cóż, pomieszczenie samo w sobie nie jest jakoś wielkie. Widać, że z kamienia to wszystko jest obudowane. I wiem, że wcześniej na pewno to wejście było bardziej zasypane niż jest teraz, więc ktoś już tutaj próbował coś działać, ale dzięki temu udało mi się tutaj wejść. A więc mamy bardzo fajną, niespodziewaną dość ciekawostkę tego miejsca. Teraz tak, bo tu mamy jakieś mniejsze wejście, pewnie okienko. Jest jedno wejście, którym udało mi się wejść. Tu mamy jeszcze jedno właśnie, najszersze. Teraz tak, czy tutaj była dalej ciągłość? No troszkę gdzieś tam te ściany sugerowałyby, że mogło to iść tam jeszcze dalej. I zostało to całkowicie zasypane. Tutaj być może też, ale to na tą chwilę można tylko domniemywać. Zresztą tu wszystko ledwo wisi, nawet nie ma co za bardzo pokopać, bo nie ma tutaj łatwo. No tak czy inaczej, pierwszy taki bardzo fajny element, ciekawostkę mamy.
ślad po dawnych zabudowaniach, po dawnym kompleksie. No i tu mamy ten drugi otwór. I teraz tak, czy tutaj pod nami właśnie coś szło? Trudno powiedzieć. Znowu od tego stawu trochę się oddalimy. Od tych podziemi. Jak widać, wiele ciekawych gatunków drzew, okazów. Drzew tutaj rośnie skoro już tutaj jesteśmy, to zerknę sobie tylko na tą tablicę pamiątkową. Ona nie ma nic wspólnego z tym miejscem, ale skoro jest w tym parku, to sobie zerkniemy. W hołdzie powstańcom, którzy przelali krew w trzech powstaniach śląskich. Teraz tak, teraz idę, może inaczej. Cechą charakterystyczną tego całego terenu, tego całego założenia właśnie dworskiego, był fakt, że przez ten teren przepływają liczne strumienie. To też nadaje fajnego klimatu temu miejscu. Potężne drzewo, piękne. Pytanie, jak to było właśnie na przykład 100 lat temu, a co zostało zrobione właśnie gdzieś tam w ostatnich latach. Bo jak widać, sam park gdzieś jest fajnie utrzymany. Jest sporo gdzieś tam ścieżek, ławek. I tutaj te strumyki też gdzieś tam zostały chyba ogarnięte. I teraz tak, jak na początku powiedziałem, można tu znaleźć dwa rodzaje pozostałości budynków, gdzieś tam starsze i młodsze. I tu mamy, ewidentnie widać, że pozostałość naprawdę jakiegoś starszego zabudowania. A tam dużo większy, bardziej okazały, ale za to ewidentnie wydaje się, że z czasów już PRL-u. No i tu mamy jeden ze strumyczków, który sobie przez ten park przepływa. Jak sobie wyobrazimy, że tutaj był całkiem duży pałac, no to to robiło naprawdę robotę. Tak więc mamy kolejną pozostałość tego dawnego kompleksu. No i jak widać, coś tam można jeszcze znaleźć. Jakieś pozostałości budynków, ogrodzenia, które również wam jeszcze pokażę. Więc patrząc na to, że już tyle lat ten pałac czy kompleks jest wyburzony, zniszczony, no to i tak coś tam można jeszcze zobaczyć, znaleźć. No i w tym momencie wydaje mi się, że wyszliśmy już właśnie z tego samego parku, który jak dla mnie był do rzeki, a tutaj już wkraczamy w teren folwarku. Ale takiej pewności nie mam. Natomiast jest tutaj więcej takich mniejszych zabudowań, to gdzieś tam mogłoby świadczyć, że jednak jakiś folwark tutaj był. Zresztą często było tak, że w tych dominiach folwarki były i było to raczej coś normalne. Właśnie pytanie też,
co tutaj pamięta te czasy dawnego pałacu, folwerku, a to czasy już późniejsze, PRL-owskie. Mam jeden z filar, więc na pewno była tu brama. Jesteśmy przy tym większym budynku, w zasadzie największym na tym terenie. Ale tu ewidentnie widać, że to nie jest jakaś stara konstrukcja. Nie jest to budynek ceglany. Ale jednak kolejna jakaś ciekawostka związana z tym miejscem. Muszę z tej strony ujęcia, ale myślę, że spokojnie tutaj możemy kończyć z tym budynkiem i skupić się właśnie na kolejnych jakichś pozostałościach, a których nie brakuje w tym miejscu. I tu też na pewno co najmniej kilka budynków stało, albo jakiś jeden większy. Jeszcze fragmenty murów. A to już jest dużo. To już jest dużo. Nie zawsze takie rarytasy udaje się znaleźć. Doszliśmy znowu do strumyka i mamy znowu jakiś fragment, czy ogrodzenia. Być może ogrodzenia, i to by właśnie wskazywało, że tutaj już dalej zaczynał się właśnie folwark i oddzielał on całe to założenie parkowe. Właśnie tam fragment tej bramy, który pokazywałem, tam gdzieś pewnie były wjazdy, no i tyle. Cały ten teren był zagospodarowany już właśnie pod folwark. No i doszliśmy znowu do ulicy. To jest ten filar z bramy. Zresztą po drugiej stronie ulicy jest kolejny filar. Możliwe, że tam też był wjazd. Zresztą na pozostałą część obłości. Teraz tak, dawnych pozostałości, śladów jest tutaj bardzo dużo wbrew pozorom. Mamy kolejny fragment chyba muru, albo po prostu muru oporowego. Jeszcze później z drugiej strony wam go pokażę, dlatego że będę chciał przejść cały ten kompleks. Przede wszystkim pokazać pozostałości ogrodzenia kamiennego tego całego kompleksu. Tu jakieś płyty z żelbetu. Ale tu znowu większa skupiska cegieł. O. No, większych fragmentów też nie brakuje. No i właśnie, to są pozostałości muru. Jak widać, w ocalałych fragmentach jeszcze całkiem spory.
powyżej 1,5 metra wysokości. Więc kolejna fajna ciekawostka. Są dzisiaj on jest, a jutro już go może nie być. Już się wszystko sypie. Na ostatnim włosku wisi. No i mamy budynek. Może nieduży, ale... ale ściany dobrze widoczne. Najprawdopodobniej może być właśnie z pierwotnego założenia folwarku całego kompleksu. I właśnie mamy taki kontrast, dwa budynki, z prawej również jest, ale tamten jest ewidentnie z czasów późniejszych, a ten ceglany. Nie wszystko jeszcze trafiło na złom. Na szczęście nie wszystko chce się ciąć. Tak naprawdę tyle z pozostałości. Ale tak jak powiedziałem, i tak dużo zostało. Bo często na takich kompleksach to z trudem szukać chociażby cegły, a co dopiero fragmentów całych budynków. Ten ewidentnie późniejszy, ale już cały też spękany, więc pewnie za niedługo już go może nie być. I tak, mamy tu cały czas jeszcze fragmenty ogrodzenia. Tak naprawdę docieramy do miejsca, gdzie te pozostałości są największe, największe fragmenty muru. Jeszcze tutaj widać, że góra została pokryta cegłą. Tego fragmentu pewnie nikt nie wykuł. Te cegły zostały. Tak naprawdę ostatki tego głównie kamiennego ogrodzenia z dodatkiem cegieł. Jedne z nielicznych śladów właśnie dawnego założenia kompleksu.
Możemy iść dalej. Niejako w dole tego placu jest kolejny z budynków. Ceglany, otynkowany. Ja do niego nie będę wchodzić, dlatego że tam jest sporo wody. Może tego nie widać w tej trawie, ale woda jest. Ale niewielki budynek. Nic tam ciekawego nie znajdziemy. Teraz tak, to tutaj są budynki gdzieś tam ocalałe, ale przypuszczalnie było ich w tym miejscu dużo, dużo więcej. Fragmentów, pozostałości, jest tutaj cała masa. To właśnie i cegieł, i fragmentów z helbetu. Ale to oczywiście nie wszystko. Ciekawe, jak to wszystko było duże, ile tych wszystkich budynków, obiektów tutaj było. Ale właśnie patrząc na cały ten teren, po którym teraz chodzę, no to mogło być tego całkiem sporo. Tutaj mamy znowu bardzo duże pozostałości. Cały ten plac to musiał być duży budynek. Tak naprawdę obeszliśmy ten duży budynek. Jesteśmy po drugiej stronie tego muru, nazwijmy to oporowego. Teraz tak, to ciekawe, jest tutaj zejście na dół. Wydaje się, że da się tam dalej gdzieś tam iść, ale czy są korytarze, tego nie widać. Ja niestety nie będę schodzić, bo potem stąd nie wyjdę. Niestety, nie jestem przygotowany, ale ciekawe, czy to są fragmenty właśnie podziemi, piwnic, właśnie tego dużego budynku, który na pewno tutaj musiał być. Ciekawe. Myślę, że warte sprawdzenia, czy będzie tam ciągłość, czy nie będzie. Mamy gdzieś tam część tutaj dziury i czy ona właśnie idzie do tego może korytarza. Ciekawe.
budynek. Obeszliśmy. Możemy znowu wracać w stronę stawu. Na jego drugą stronę. No ogólnie co? Ciekawe miejsce. Wiadomo, patrząc na sam ten park, gdzieś tam około 6 hektarów. Tylko teraz właśnie tak. Czy ta powierzchnia tyczy się samego tam założenia tego parkowego, czy większej tutaj powierzchni? Trudno mi powiedzieć. Miarki w oczach nie mam. Ale nie jest to aż tak bardzo istotne. Da się to wszystko tak naprawdę obejść. Może nie wszędzie są tutaj ciągłości ścieżek. Bo tak wspomniałem, założenie parkowe jest po drugiej stronie stawu. Ale i tak nie ma źle. Staw coraz bliżej. I kolejne pozostałości. Kolejny jakiś filar z bramy. Najprawdopodobniej. Więc pewnie może tutaj był drugi wjazd. No i mamy kolejny strumień, który sobie na tym obszarze przepływa. I co najważniejsze, kolejne pozostałości, fragmenty ścian. Więc na pewno budynek tutaj musiał być. To są wszystko ciekawostki, no może nie niewielkie. Niektórzy spodziewaliby się od razu pałacu całego, ale to tak nie ma. Niestety tak nie ma. I czasami trzeba się zadowolić tym, co jest. A tak jak już wspomniałem, wbrew pozorom i tak to nie jest mało. Bo znam wiele miejsc, gdzie właśnie trudno znaleźć nawet jedną cegłę. A co dopiero właśnie pozostałości budynków. No i tu te strumyki naprawdę są fajne. To tutaj już mamy ścieżki. Nie ma problemu, żeby dojść w obręb stawu. Ten zbiornik też dodaje klimatu, właśnie tu strumyki, tu staw. Też ciekawa rzeźba terenu tego kompleksu. To jest właśnie ten wzgórek, gdzie schodziliśmy do podziemi. I tak ten kompleks pałacowo-parkowy się prezentuje. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. Jeszcze taka mała dokrętka, bo dotarłem już do ulicy. Mamy tu jeszcze fragment utwardzonej drogi prowadzącej właśnie w
obręb kompleksu. I tutaj gdzieś mniej więcej w tym rejonie istniała druga z kapliczek, kapliczka Wotywna z lat 70. 80. XIX wieku, założona przez von Witowskich. Dokładna data nie jest znana. Tak powiedziałem, najprawdopodobniej przestała istnieć przed 1916 rokiem, dlatego że wtedy ksiądz Knosała pisał, że tej kapliczki już nie ma, została zniszczona. Zresztą wówczas z uwagi na fakt, że nie przedstawiała wartości zabytkowych. Pokażę Wam jeszcze jeden element, a mianowicie tą figurę Nepomucena, która również pamięta jeszcze czasy dawnego dominium. I zobaczcie, jak to jest blisko, to jest do 100 metrów od właśnie granic tego kompleksu. 1839 rok. Data robi wrażenie. To więc jako, że jesteśmy praktycznie przy samym parku, jak najbardziej Nepomucena możemy uwiecznić. Myślałem, że znajdę może ślady gdzieś tam fundamentów tej kapliczki, to bym coś o niej więcej może opowiedział, ale niestety nie. To więc tym razem wszystko z mojej strony, trzymajcie się, cześć.